Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować naprawdę miniaturowy odbiornik UKF FM, ponieważ na tym stalaku CD2003 nic po prostu... On ma taką funkcję właśnie tak jak tutaj widzicie AM, FM, switch. I słuchajcie, ten switch przy... Nie można używać modulacji amplitudy na częstotliwości oscylatora FM. Czyli jednym sposobem on według serwisówki to on przełączać ma tylko wyjście z demodulatora AM/FM, a tak w rzeczywistości odłącza i oscylator FM i wzmacniacz tutaj FM RF out, czyli jednym słowem przy przełączeniu na FM odpina nam oscylator AM-u, o ten oscylator tu oscylator FM-u zostaje odpięty AM-u. Przy użyciu AM-u za tym, jak tutaj już tutaj AM/FM zostanie odłączony, czyli przełączymy to na AM amplitudzie, to odpina nam oscylator FM i odpina nam, także nie mogę użyć dwóch oscylatorów, jako chyba żeby można byłoby zrobić oddzielne oscylatory, całkowicie tylko doprowadzić sygnały na przykład z DDS-a albo z generatora zewnętrznego, z syntezera. I ale tak myślę sobie, że ten stalak się nada dla początkującego radioamatora, który chce mieć bardzo dobre efekty i naprawdę to można poskładać ten odbiornik w 5 minut. Koszt odbiornika około 10 zł. No tak, bo 5 zł kosztuje stalak. Stalak jest dostępny w sklepie elektronik.pl za 5 zł i 1 grosz. Słuchajcie, 5 zł i 1 grosz jeszcze jest dostępny ten scalaczek. TDA, zaraz zobaczymy, momencik. TDA, ten wzmacniacz 7052 jest dostępny bodajże, nie wiem czy w tym samym, zaraz sprawdzimy, bo ogólnie to sprawdzimy. TDA od razu zobaczymy, ale wiem, że w AVT jest dostępny ten scalaczek. BA7052. Oczywiście, o, 8 zł aż kosztuje, słuchajcie, no to troszeczkę większy koszt wychodzi, gdzieś około 20 zł takie radyjko wychodzi. Ja wiem, że u Chińczyka to sama cena i już poskładane, nie? No, ale jeśli chcemy mieć satysfakcję ze złożenia tego scalaka, także ja Wam dzisiaj zaprezentuję gotowy schemat po prostu układu radia na UKF. Mało tego, to radio odbiera od 50 MHz do nawet 200 MHz się udaje kręcić ten generator oscylator FM-u. Także co? Przechodzimy do stworzenia płytki. Płyteczka mniej więcej wygląda tak. To jest troszeczkę większe niż pudełko zapałek, ponieważ tutaj musiałem zmieścić, gdybym o tą część wyciął, to po prostu to by weszło w pudełko od zapałek. Pudełko od zapałek to jest dosłownie to jest o taki wymiar, to jest pudełko od zapałek. Zresztą cała płyteczka, zróbmy sobie raz net, żeby od razu masę wywalić, cała płyteczka ma rozmiar 33 mm na 63 mm, troszeczkę większa niż pudełko zapałek. I co? Pomalujemy sobie teraz ścieżki, takie troszeczkę grubsze, żeby każdy tam mógł trafić w te punkty lutownicze. O, tu możemy sobie troszeczkę jeszcze przewieźć antenę. Przenieść. Moment.
tutaj tylko odpalę wszystkie elementy, żeby mieć po prostu wszystkim większość możliwości. Wszystkie... Dobra, jedziemy. Wszystkie warstwy. Tutaj sobie troszeczkę poprzenosimy, tak żeby to jeszcze prościej była ta płytka narysowana. Okej, wyjście do anteny. No dobra, niech sobie tak zostanie. No i dobra, jedziemy po prostu z rysowaniem PCB. Grubość ścieżki, od razu otwory 0,9. Okrągłe. Grubość ścieżki, taki na przykład 1,4 mm. O, takim bogato. Ale to nic. Tak grubiej, tak żeby było potem łatwiej to wszystko lutować, słuchajcie. Tak, jak widzimy, słuchajcie, płyteczka powstaje. Usuńmy elementy i zobaczmy, czy o czymś zapomniałem, czy nie. To możemy poprawić. O, żeby na równo było spinem. Cóż, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Całe radio, jakby nie było. RasNet.
jeszcze tu zostało. Troszeczkę zrobić tak klipą, ok. Zrobimy to troszeczkę węziej. O, będzie tutaj większa szczelina. Tu jeszcze coś nie pasuje. Okej. No cóż, tu możemy sobie jeszcze domalować, słuchajcie, tak żeby tutaj było mniej więcej równo. I grubiej, łatwiej lutować. To co można, to trzeba zrobić grubiej. Pogrubić. No i dobra. Odpalmy sobie resztę warstw, na których pracujemy. I zróbmy raz net poligonu. Tu możemy troszeczkę poszerzyć tę płytkę, a tylko z tego powodu, żeby oblać to dobrze masą. Płyteczka ma 35 mm wysokości na 63 mm. 35,5. No to można te po milimetrze jeszcze potem zdjąć. I słuchajcie, mamy praktycznie całe złożone radyjko. Co do cewek, to jest tak. Ceweczka L1, L2 to jest średnica wiertło, na wiertło nawijane 4 mm, średnica 3 zwoje jest nawinięte. L3, 4 zwoje są nawinięte, na średnicy też 4 mm, nawinięte powietrznie bez rdzenia. Teraz tak, TCG1 to są punkty, do możemy zastosować inne kondensatory nastawne, niekoniecznie takie jak ja tutaj użyłem na płytce, od 20 do 30 pico i je się podłącza pod te punkty, tu i tu, łącznie z cewkami. A ja tutaj specjalnie te punkty tutaj oddzieliłem, bo jak zastosowałem tutaj taki kondensator nastawny, a właśnie, to teraz jeszcze musimy tego plusa podgonić tutaj gdzieś na środku, zrobić wyjście do plusa, czyli jednym słowem o tu musimy wyrysować plusa jeszcze, widzicie? Ripup. Moment. O tu musimy zrobić ścieżkę do plusa, czyli zrobimy tak sobie, stąd weźmiemy i tu zrobimy, no, może być i tak. Dobra, i teraz zróbmy raz net. Raz net. Może być, bo tutaj będziemy podpinać przewodzikiem kondensator, czyli rotor. Tu mamy jeden stator, tu mamy drugi stator, bo są dwa niezależne. Teraz tak, to jest cewka od heterodyny, czyli od oscylatora, a ta ceweczka to jest wzmocnienie wejścia radia. Czyli tak jak widzimy na schemacie, tutaj
FM RF Out. A pierwsza ceweczka L1, tu możemy w ogóle wyrzucić te raz, dwa, trzy, cztery elementy, trzy kondensatory i cewkę i wstawić filtr. Filtr BPW85FM i to jest taki trzynóżkowy filterek ceramiczny. Gotowy bandpass filter. Też prawdopodobnie będzie możliwość, jest dostęp, ale niekoniecznie, bo tutaj mamy rozrysowałem elementy i to są właśnie, to jest tak, ta ceweczka tu, L1, te kondensatorki 30 pico na wejściu z anteny i tutaj mamy dwa kondensatorki, które ten idzie do masy układu, nóżka numer 2, scalaczka idzie do masy układu. No i dobra. I czas na pokazanie, jak to działa. Oczywiście pominiemy po prostu wykonanie PCB, bo PCB to się szybko wykonuje, ja to zmontuję dosłownie i po reklamie, za 5 minutek się spotykamy. No cóż, zostało jeszcze podłączyć baterię. Ten układ scalony pracuje od 3,3 V do 12 V, także obojętnie co byśmy tutaj nie podpięli, to będzie pracować. Tak samo jeden jak i drugi, ale najlepszym napięciem zasilania jest około 5 V zasilanie. Ja tutaj sobie pocynuję końcówki i podepniemy sobie 3,6 V lejonka. Plus to będzie ten. Zaraz zobaczymy, co to z tego będzie. Praktycznie to radio nie wymaga strojenia, delikatnie tylko na... Możemy cewki rozciągnąć. A, słuchajcie, drut, którym nawijamy te ceweczki. Ja tutaj nawinąłem akurat te dwie takim drutem, jaki miałem tam pod ręką, bodajże chyba 0,4 mm z jakiegoś transformatorka, ale możemy równie dobrze rozebrać skrętkę komputerową i tym drucikiem nie zdejmować igielitu, nawinąć, tak jak tutaj mam od heterodyny. To jest drucik ze skrętki komputerowej nawinięty na wiertle 3 mm wtedy nawijamy, nie 4, tak jak jest na schemacie, bo igielit dochodzi, czyli ta średnica gdzieś jest około 4 mm. Ja tutaj sobie w tym lejonku zostawiłem kawałek blaszki, żeby było można sobie dolutować przewodzik. No zobaczcie, ono po włączeniu powinno szumieć. Podłączamy antenkę około metra przewodu drucika. Tutaj mam. Tu sobie podpiąłem do anteny większej. No i kręcimy, zobaczmy. Mamy 1 W mocy do wykorzystania, słuchajcie. To jest układ TDA, tak jak już tam mówiłem wcześniej, 7052, to jest 1 W mocy. Możemy podpiąć większy głośnik niż tutaj mamy. Zobaczcie. Mało tego, ten układzik, te radio nasze, ten układzik scalony TA2003 lub CD2003, on ma już automatyczny frequency control, czyli automatyczne dostrojenie do częstotliwości, czyli jeśli nie odstraja nam te radio, jeśli już łapnie stację, to już się nie dostraja. O, nawet delikatnie trochę trącisz, największym elementem to chyba kółko tego odstrojenia jest w tej chwili w tym radyjku. No i potencjometr od głośności, nie? Dobra, nie puszczamy muzyki. Może gdzieś coś będą mówić. O. Łapie cały zakres, słuchajcie, nawet więcej, bo tutaj nie było żadnych innych kondensatorów, tylko te dwa strojeniowe. Podwójny agregat jest zastosowany.
dla porównania właśnie wielkości, litowo-jonowy akumulatorek, wielkość naszej płytki. Da się to jeszcze zrobić w SMD, jeszcze wymniejszyć wielkości dosłownie pudełka zapałek. Jeszcze do czego byśmy mogli to porównać, jeśli chodzi o wielkość zapalniczka, zwykła zapalniczka. Zobaczcie, tu żeby nie ten potencjometr i nie te kółko od strojenia, to byśmy mieli wielkość zapalniczki. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie już. Słuchajcie, 1 watt mocy. Dostałeś nagrodę Grammy i wywiozłeś polską muzykę do Stanów Zjednoczonych. 1 watt mocy, dobra, to teraz sobie tak, ściszmy to, podłączmy sobie większy głośnik, bo po co, jeśli możemy, mamy dosyć fajną jakość z tego radia, to możemy sobie zasilić głośnik, zobaczymy jak to zapracuje przy 4 ohmach, nie przy 8, 4 ohmy, 2,5 wata głośnik. OK. Jest obeznany z całkiem, tak? Całkiem przyzwoicie to gra. Przeszliska od razu trafia bez żadnych jak gdyby tłumaczeń, bez warunków wstępnych, czy szumiał ja. Ale to jest muzyka instrumentalna i tym się różni od po prostu oryginałów, tak? Co do czułości tego radia, możemy ją sobie zwiększyć, dostawiając jeszcze przedwzmacniacz na tranzystorku, ale nie ma takiej potrzeby, słuchajcie, ono ma około 1 mV wejście z calaka na nóżkę numer 1. Tu jest akurat schemat AM-u, to na to nie patrzcie, co jest tutaj narysowane. Chodzi o to, że te radio praktycznie będzie wielkości głośnika, no bo głośnik największy. Jeden watt mocy to wcale nie jest tak mało. Wiadomo, że to poreliony patrz. Pamiętajmy, że kleszcze żyją nie tylko w lasach. Kleszcze stają się też coraz w miastach, nawet w przydomowych ogródkach, parkach. Rzecznik prasowy. Jeden watt mocy to praktycznie tyle samo, co miały te nasze wilgi, stare grundiki. One miały 1,4 wata mocy. Na UL1980 bodajże były wzmacniacze robione. No cóż, zawsze możemy sobie tutaj zrobić jakieś wyjście na słuchawki przez rezystory 30 kiloohmów. Ale jak zauważyliście, i na schemacie, i na układzie tym, którym już tutaj złożyłem, to jest właśnie dokładnie ta sama płytka, którą żeśmy przed chwileczką projektowali. Na tym schemacie, jak widzicie, nie ma żadnych rezystorów. Nie ma nic. Cała stabilizacja napięcia jest w układzie scalonym. Także więcej nam tutaj nic więcej nie potrzeba. Barwa ubrania nie ma dla nich znaczenia. W przeciwieństwie do koloru istotny jest rodzaj naszego ubioru. Tak to się prezentuje. Cewka od heterodyny, tak jak widzimy, nawinięta jest. Zresztą nawet jak dotykam, to się odstraja. Cewka od wzmocniacza i to będzie ten trymerek. Cewka od heterodyny to jest ten trymerek, a zresztą widać, jak dotykam nóżki kondensatora, to się odstraja, nie? 1 watt mocy na głośnik z wzmacniacza tego TDA BTL, w standardzie BTL. Tutaj mam potencjometr od wolumy taki. Bo on, o, może być i tak. Osoby, która to potrafi zrobić. Może być tak. Lepiej by było, gdybyśmy tego kleszcza wyjęli w całości. W sumie wykorzystaliśmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kondensatorów. Filtr ceramiczny 10,7. Filtr kwarcowy 10,7. A właśnie, gdyby nasza modulacja była charcząca, dołóżmy równolegle 5 pico. O, tutaj mam taki zielony moment. Zielony kondensatorek 5 pico równolegle zmostkowałem
filtry, znaczy filtry, kwarc od dyskryminatora FM. Po prostu musiałem go odstroić. Ja tu zastosowałem 10,7, a nie tak jak na schemacie tutaj pokazywałem 10,750. 10,7, bo to są standardowe filterki, one tam są chyba bodajże po 80 groszy w sklepie. A dyskryminator to jest zwykły kwarc 10,700 też, ale dołożony równolegle kondensator, zmostkowany kondensatorem po prostu. Troszeczkę modulacja była charcząca, teraz już nic nie charczy, nie? Dobra, nie puszczamy muzyki. Prawa autorskie. Pokazałem, zademonstrowałem. Radyjko malutkie. No miało być tutaj całkiem inaczej to wszystko zrobione. Tutaj już sobie część AM-u robiłem. Tutaj filtry, jak widać, filterki. To jest zaprzęgnięty schemat z... Tutaj gdzieś było jakiegoś... Nie wiem, ktoś tu się podpisał. W 2015 roku był robiony schemat AM-u jako SSB, nie? Z dodatkowym generatorem. Dodatkowym generatorem BIFO. Ale nie da się tutaj zrobić w ten sposób, że tutaj jest w tym scalaku albo AM, albo FM. Prawdopodobnie w strukturze tego scalaka wykorzystywane są te same elementy do AM-u i te same elementy do FM-u. Nie ma podwójnie. Po prostu albo jedno, albo drugie. Może coś tutaj łapniemy więcej niż... Bo tutaj jeszcze skali mamy. O, tutaj gdzieś mamy pilotów. Cała przyjemność po mojej stronie. 1000 zł na zakupy w łódzkiej manufakturze, którą chyba znasz, bo widzę, że jesteś z Łodzi. Tak, tak. 200 zł na zakupy w salonach Gatta. Dostaniecie kosmetyki. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Schemat na zakończenie pokazuję. My się na pewno w piątek w Termach Uniejów, tak? Dziękuję, do zobaczenia. Wspaniale, do zobaczenia. Paulina i Katarzyna, dwie kolejne przyjaciółki, które dołączają do babskiego weekendu z Radiem Z. Przypominam, że zgłaszać możecie się jeszcze cały czas, ale tylko do jutrzejszego poranka, więc czasu zostało niewiele. Wszystko na...